Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Zodi i w dzisiejszym odcinku chcielibyśmy wam zaprezentować Dungeon plus wytwarzanie biżuterii na level 120+. Jest dzisiaj ze mną Kozakę. Hello. Lovisa. Hello. I Wit. Siema. No więc tak, zaczynamy od samego początku, czyli wytworzenia przepustki. Mamy tutaj coś takiego jak pusta przepustka, ją będziemy mogli kupić u handlarki za 500 PK. U handlarki lub jakiegoś tam handlarza. Ta przepustka jest pusta, ona jest bezużyteczna. Musimy ją tak jakby zapełnić, czyli wytworzyć jakąś przepustkę. Udajemy się do Beko. Klikamy sobie tutaj tajny przepis. I tak, dropimy takie trzy kamienie, znaczy trzy rodzaje kamieni po trzy sztuki. One lecą z metinów i ogólnie będziecie to wszystko mieli rozpisane, bo te kamienie są dosyć potrzebne do wszystkiego, są różne rodzaje. I wytworzyliśmy przepustkę Minotaura na mapę 135. No więc tak. Chcesz ją pokazać? Ale nie wiem, czy ją będzie, nie będzie się jej raczej widzieć jeszcze, bo tutaj mam taką żółć. No mi pokazuje żółć, no szkoda. No dobra. Udajemy się tutaj do NPC, który właśnie stoi tutaj. Wy też raczej widzicie tutaj jakąś laskę, ja tu widzę takiego łysego chopa. Ja widzę laskę. No laskę, dobra. I udajemy się do komnaty Minotaura. Potrzebujemy czteroosobowe PT i właśnie tą przepustkę. No więc tak, o co chodzi tutaj na tym dungeonie? Bonus, jakie tutaj działają, to są diabły. Dropią tutaj ulepszacze, jak i zarówno, znaczy z samych mobów, ulepszacze, no i dosyć spora ilość jan. Okej. Wystarczy, że tylko lider grupy będzie posiadał ten 135 level. Jak widzicie, mapa wygląda całkiem. Co nie myślicie? Mapka jest super. Nie z naszego autorstwa, tak już żeby tak jakoś po kwiatek z przylądkiem poleciał. I tutaj właśnie na tej mapie zapomniałem powiedzieć, musimy zabić wszystkie moby, dosłownie wszystkie, jakie tutaj się znajdują. Nie może zostać ani jeden. I kiedy to uczynimy, będziemy mogli się przenieść do, znaczy przeniesie nas automatycznie do komnaty Minotaura. Także na mapie występują dosyć rzadko metiny. Także, o, pętliści. I mapa jest także z wyjściem tak jakby na ogród, na świat. Czyli nie dość, że mamy kryptę, to jeszcze możemy wyjść sobie na zewnątrz. Co tam widzicie, latasz? Jadajcie coś, nie bądźcie tacy sztywni jak kuma z Minecraft. Macie w ogóle... Cieszę, bo ja robię, wiesz, pokazówkę komnaty całej i tak dalej. Pokazówkę, to znaczek też pokaż, czy ja ta komnata jest, żeby potem nie było. Ale czekajcie na mnie, słuchajcie. Ten znaczek jest? To nie tu? Wszędzie, to są wszędzie. Tu jest chyba na bramie. Kawał dobrej roboty, jeżeli chodzi o tą mapę naprawdę. Dosyć jakby to miało być robione na przykład na podstawie groty, to trochę by było już bez sensu, bo każdy chyba stratą grotą. Dokładnie. Też tak macie? Tak, jak ją widzę, to od razu ją... To od razu ci otwiera ten, ale pamiętajcie, żeby wszystkie moby zabijesz. No tak, tak za na razie bezmyślnie, nie? Nie róbcie tak jak Kozaka, zbierajcie ulepszacze, bo naprawdę są potrzebne. No, Kozak, to miejsce na razie nie ma. O, mamy tutaj ten znaczek, tak fajnie go widać. Dobra, ale tak przez chwilę się nim zachwyć, nie żeby nie było, może ktoś się nie szczai. Dobrze, to się wytnie najwyżej. Naszek jest. To odbierz, nie zbierał ulepszacze. Ja tam mam już wszystko, piękne jak kół, tylko kolczyki. Takie bogacze. A właśnie, co do tego damage'a, którego my tu sadzimy, znaczy przynajmniej u mnie widać, u Lovisy chyba też. No to nie jest spowodowane tym, że mamy takie proelo zajebiste kostiumy lub maski, czy tam eku ogólnie. Tylko mamy dosyć... Jesteśmy tacy pro. Zmutowane kolczyki, o. Tutaj widzicie jądra Anubisa, bo on wam nie pokaże, ale... Są kosmos. Okej, pędzimy. Musimy zabić wszystkie moby. Mamy 60 minut na to. Najważniejsze rzeczy mówię na końcu. Moby także są dosyć silne. Także troszkę macie tutaj zabawę na tym dungeonie, ale myślę, że wam się spodoba. Patrzcie, ile tutaj ulepszaczy leci. A co do kostiumów YouTube'a. No więc tak, tutaj możecie zauważyć, jeżeli
To będzie jeszcze trochę bardziej rozpisane na temacie, ale za to będą odpowiedzialni Kozaka and Lovisa. Oni będą taki kostium przydzielać. Czyż nie? A dlaczego my? No bo tak. I taki kostium będziecie mogli otrzymać, tylko wiadomo, ustalone będą warunki, co i jak. Jeszcze wam tam przekażę informacje. Czemu ty tego bit nie bijesz, tylko uciekasz? No uciekasz. Uzbieram sobie ty, co? A zostawiłeś tu mobka. Jaki robal jesteś? Wszystko musi być. Wczoraj żeśmy z Kwedem przyszli i gadali. No nie ma mobu, zbugowany. Zbugowany, okazało się, że był. Weź pelerynkami zbieraj, to na ścian przyjdą. Nie ma ścian. Ale nie, to przyjdą wszystkie, dokładnie, bo zbieramy wszystkich. Ja nie mam pelerynek. Ja nie mam pele, ja też nie. Ja też nie mam. Dobra, ale gdzieś tam prosto nie ma pewnie. O. Ja nie wiem, gdzie jesteście, zgubiłam. On ci ten handlarz wziął tutaj, no to jest niemożliwe. Ja nic nie pisywałem przecież. Tam byliście, a tu byliście. Tutaj są jeszcze komnaty, a to ja tam pójdę. Kielce. Kurwa, co nas to tak wolno idzie? Ja mam takie pytanie. Jeszcze z tego dobrze EX leci? No co do EX potem. Nie wiem, na 135, jeżeli chodzi o lidera, no to... Na EXP raczej mu nie będzie zależało, bo będzie miał kula. Ale co do... Co do tych mniejszych leveli, które także tu będą wybierać, no to... Akurat. 105 tutaj może wejść tutaj, no nie? No, tylko musi posiadać po prostu PT, nie? 135. Będziemy tam mogli wejść. No, kawałek białej tekstury. To jest śnieg. To, no, to jest śnieg. Ale tylko kawałek, bo podłoże mam ok. Jedź, momencik. Okay. Mam coś ubijać jeszcze? No, bij, szukaj mobu. Szukaj tam. Ja się tam nic nie widzę. Nie ma, że nie widzisz, bo na pewno coś zostało. Tutaj też tak było. No, nic nie widzę, zbudowane napraw to... Tak ma być tak, jak ja jestem? Nie. To po tym śniegu chodzę? Nie, spokojnie. Ja już mam normalne tekstury, które ty tam jeszcze widzisz, bo nie było aktualizacji jeszcze. A, to ty tam musisz wybić tam, bo ja tam nic nie widzę. Znaczy, no możesz iść przecież, nie? No idę, ale się gubię troszkę. Ktoś mnie zlagował, Zodi. Czy tam jak... Ja tam byłam w tamtą stronę, także nie jedzie. Tak, to idź, Zodi, lepiej idź. Bo ja dojechałam do początku i od początku jadę. Któraś komnata została? Może ty tam jedziesz, Kozak? Jeżdżę na miotle jeszcze jak Harry. A, na Mermetin ten, znaczy... Na minimapie jest ten napis. To jest tak dość wyraźnie. Ja już dojechałam chyba do końca. Słuchaj, nie mam przejścia. Słuchajcie, Jest, mam jednego moba. Trzeba pelerynki używać. Wiesz go? Zabiłem go, czyli że dalej jeszcze by było coś jeszcze. Tam. Przeniosło, dobra. Jest gitara. No i teraz znajdujemy się właśnie w komnacie Minotaura. I na środku mamy Minotaura. Okej, jak go tutaj zluram. Tutaj. Wiemy? Ktoś coś chce od niego? Nie jeszcze. Nie. Czekaj. Jeszcze. Wid! No Wid! Zlagowało mnie! Nie pierdol, że cię zlagowało. Nie, dobra, już go nie bij. Mogę go już zabić? Dobra. Je, Virencius! I tak wygląda drop. Ja! Dawaj. Zbieraj. O kozak, tu jeszcze nie jest dokończony drop, ale... Dopu fajnego? Szkaty i te duperele, jak
już odpowiadam na pytanie, dlaczego tutaj lecą takie szkaty, ponieważ to jest ulepszacz, także teraz możecie śmiało sobie iść i sporej ilości, jeżeli macie duży level, szkaty dropnąć, kwiaty, przylądka, moneta, minotaura. Czekajcie, dropu to dla mnie? Ta moneta? Tak, tobie. Dobra, to pokażę. I to jest ulepszacz do broni na 135. Broni i zbroi. Nie, zbroi. Aha, no i zapomniałem oczywiście tutaj do questa nowo wgrać. W tym miejscu będzie się respił piecyk. To wygląda tak. Nie wiem, wy go widzicie? Tak, tak. No i teraz gwóźdź programu. Mamy ten jeden 135, my jako noby morda w ścianę czy tam coś. I idziemy sobie właśnie tak jakby na kowala, co to kiedyś było na DT. Klikamy sobie kontynuuj i mamy skrzynię na zioła. Tutaj klikamy sobie lodowy kryształ, ja będę robił właśnie bransę, biały kryształ, śnieżny kryształ i wszystko po 25 sztuk. Tak samo jest na buty i te inne duperele, tylko są inne kamienie. Jakie kamienie, no to tam będziecie mieli wszystko opisane na prezentacji i kładziemy bransę plus 9 szmaragdową. Klikamy OK i przerobiliśmy bransę na bransę uległych na 120 level. I koniec czasu. Także to by było na tyle w tym dungeonie. Byli dzisiaj ze mną Kozakę. No siemanko, yo, Euro 5. Lovisa. No hello, papa. I Endwit. Siema. O, także z czoła, trzymajcie się, na razie, zapraszamy na Nerwil. YOLO.